A teraz najważniejsza rzecz na imprezie. Muzyka! Tańczymy do mojej muzyki. Nie bądź taki uparty. Chodź do mnie. I nie waż się nic zmieniać. Bez muzyki. Nasz własny zespół. Na czymś innym. Thank you.
tak, jak dyryguje duch. O! Kukle! Najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Muzykiem! Najlepszy jest program dla majsterkowiczów. Może dzisiaj zrobią gigantyczny popcorn. Czy zaczął się już program naukowy? Hej! Uważaj! Uważaj! Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie! Pomidor! Nie byłeś ostrożny. Pani i panowie!
panowie, dobry wieczór. Telewizja Kleo przedstawia najlepszy program na świecie. Zaśpiewaj też, jak fajnie dziś jest słuchać mojej pięknej piosenki. Dowiedzmy się, kto piecze najsmaczniejsze ciasta. 3, 2, 1, do dzieła! Koniec czasu! Kto okaże się najlepszy? Przepyszne! Doskonale! Naprawdę smaczne. No dalej, dalej. Smakuje ci? To tort kwiatowy. Mamy problemy techniczne. Zaraz wrócimy. Bycie prezenterką rządzi. Program Kukina robi naprawdę bycze rzeczy. Ale artysta, ta telewizja jest dużo lepsza niż prawdziwa. Co za świetny dzień! Stworzyliśmy własną telewizję i już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Prezenterką! Urodziny kogoś bardzo wyjątkowego. Chodźmy! Niech nam żyje 100 lat. Niech nam żyje 100 lat. Niech nam żyje, niech nam żyje. Niech nam żyje 100 lat. Bo dzisiaj
Co to jest za bajka? Nie mam pojęcia. Jesteś robotem? Kwiatkiem. Okio! Okio! Pinokio! Tak! Gratulacje! Ja! O nie! Ja zgadłam odpowiedź, więc teraz moja kolej. Niedźwiedź? O, potwór! Kwiatek? Może motyl? Estia! Estia! Złotowłosa i trzy niedźwiadki! Kwiatek? Piękna i bestia! Tak! To kwiatek! Ale to nie jest bajka! Wiem, ale lubię kwiatki. Nie chcesz się bawić? Co się stało? Nudzi ci się? Może nie lubisz kwiatków? Nie dałyśmy ci żadnej szansy, a też chciałbyś zagrać. Szybko! Bandziak! Kostium! Publika! Sceneria! Wszyscy będziemy grać! Panie i panowie, witam! Zaraz zobaczycie trzy... cztery małe świnki i wilka! Jestem księżniczką! Nie możesz nią być! Jesteś małą świnką! Jestem księżniczką! Małą świnką! Księżniczką! Świnką! I koniec dyskusji! Wilk! Nie! Au! Mądre. Będziesz wspaniałą świnką. Kto to może być? To pewnie wielki, zły... Ropuch? Już dobrze. Nie jest aż taki zły. O! Może chciałbyś poczęstować się truskawką? On chce się poczęstować świnką. Bo cię pożre. O! O! Otwieraj, otwieraj! Jesteś bezpieczna! Bycie aktorką rządzi! Narobiła mi apetytu. Hej, kwiatki nie jedzą. Sprawdźmy, czy jesteś lepszym kwiatkiem niż świnką. Au! Cześć! A. Hmm.
Mleka! Teraz gus! I wszyscy żyli długo i szczęśliwie! Ale super! Niesamowite! Hurra! Ale frajda! I już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę! Aktorką! Pięć małych małpek razem bawi się. Jedna z łóżka spadła bęc, a doktor to widział i powiedział, że wszystkie małpki z łóżka mają zejść. Cztery małe małpki dalej bawią się. Jedna z łóżka spadła bęc, doktor to widział i powiedział, że wszystkie małpki z łóżka mają zejść. Trzy małe małpki dalej bawią się. Jedna z łóżka spadła bęc, a doktor to widział i powiedział, że wszystkie małpki z łóżka mają zejść. Dwie małe małpki dalej bawią się. Jedna z łóżka spadła bęc, a doktor to widział i powiedział, że wszystkie małpki z łóżka mają zejść. Małpka ostatnia sama bawi się. Do szkolnego przedstawienia Maripi. Wyglądam małpastycznie! Przybyło akrylowe wsparcie. Tak, farba! Do malowania! Prędko, zanim Maripi wróci z próby. Namaluję kwiatki. Mogą być stokrotki? Tak, jasne. A tulipany? Tak, tulipany też. A róże? Tak. I fiołki? Możesz namalować każdy kwiat, który chcesz. Dyczo! Malowanie jest świetne! Tak, malowanie! Stopa. Kukin utknął w wiaderku. To wcale nie chcę zejść. Spróbujmy. Nie, stopa. Cóż, to całkiem oryginalny bucik. Dalej, złaź! A Maripi jest ubrana w piękną sukienkę z kolekcji Prawdziwa Gwiazda Szkolnego Przedstawienia. Co ja mówię? Moja kariera? Moje życie, a mam tylko 6 lat! Uspokój się i poszukaj pozytywów. Ładnie ci w niebieskim. Przedstawienie już po południu, a moje włosy i sukienka są niebieskie. Co mam teraz zrobić? Zagrać chmurę czy smerfetkę? Szybko! Pandziak! Szczotka! Lusterko! Suszarka! Za chwilę znów będziesz piękna! Maripi, czy wiesz, co to oznacza? Moja przyszłość utonęła właśnie w puszce farby! Racja! Strasznie!
straszny tu bałagan, ale zaraz to naprawimy. Prędko, przesuń fotel. Co zamierzasz zrobić? Zaufaj mi. Wow! Witaj w salonie piękności Cleo. To znaczy salonie Cleo i Kukina. Przynieś trochę wody, proszę. Woda nie za gorąca? Zgaduję, że raczej nie. Czy życzy sobie pani czegoś jeszcze? Może jakieś czasopismo? Dobry pomysł! Teraz to prawdziwy salon piękności. A tutaj zielony. Pięknie, ale żółty jest lepszy. Zielony. Żółty. Zielony. A ja wolę różowy. Brudne. Brudne, brudne, brudne. I już. Hej! O, twoje włosy strasznie się splątały. Poproszę o drzewkę. Kolejny tupilan. Tu-lipan. Ej! Maluj po plakacie! Ta-da! Żartujesz sobie? Nie wyszłabym tak nawet na własne podwórko. Jesteś bardzo wymagającą klientką i nie wiem, czy ci się to spodoba. Ale teraz wyglądam tak prześlicznie. Robienie ludzi na bóstwo rządzi. Patrz, patrz! Co? Czy to fan przyszedł mnie odwiedzić? Zrobiliście plakat! Jest wspaniały! Jeszcze chwilka. Gotowe. Dziękuję! Jesteście największymi fanami! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę! Fryzjerką!